piątek, 22 stycznia, 15 po 8. Gościa Gazet. A gościem Radia Zet jest Bartosz Arłukowicz, Komisja Śledcza Hazardowa. Witam, Oni Kolejnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedno co pan słowo. Robi, żeby wytrzymać w czasie tych 11 godzin? Pije pan jakieś... Staram się nie umrzeć. ...drinki energetyczne? Ja nie lubię takich rzeczy w ogóle. Nie? Nie, ja nie piję, tylko to niedobre jest. A jakiś make-up pan stosuje? Rano staram się trochę, by tam podmalować. Dziewczyny mnie malują w klubie. Aha, i czym pana malują? Czymś takim brązowym. Czymś brązowym ale pana dzisiaj malują. Się nie umalowałem jeszcze, bo dopiero dzisiaj pan się jeszcze, no właśnie, widzę, że pan taki blady jest. Bladziuchny jestem, bo wstałem, bo położyłem pytał się... Pytał pan Chlebowskiego, czym się maluje, że wytrzymał wczoraj przez 11 godzin. Tak, czym żółtym, on czymś żółtym się maluje. Ja tak delikatnie brązowym, ale u mnie malują dziewczyny, to umieją to robić, a widać, że on sobie sam naciapał. No nie wiadomo, że mu też dziewczyny gdzieś... A miał takie naciapane tu. Naciapane miał, tak, nie widać było przez ale ja widziałem z bliska, bo przyszedłem mu pogratulować, że sobie dał radę, bo pogratulowałem mu na koniec. Ja widziałem, że naciapane miał. I przyszedł pan do niego i powiedział, pan Zbyszek, gratuluję ci? Nie, powiedziałem, panie pośle, nieźle sobie pan poradził, ale i tak pana dopadnę, tak mu powiedziałem. Dopadnę ci, króliczku, tak? Tak. Dziękuję bardzo, gościem Radia Zet był Bartosz Arłukowicz, a teraz pan się spieszy, musi się pan przygotować i pomalować, bo za chwilę przesłuchanie. Nie, pani redaktor, teraz są głosowania do 11, od 11 lipiec po lipcu, Drzewiecki, po Drzewieckim, brak samolotu do domu, więc trzeba będzie chyba zostać do poniedziałku. No i cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję. A, na koniec chciałam się dowiedzieć, czy chce pan zastąpić Napieralskiego? Panie redaktor, już nie mogę tego wszystkiego czytać w tych gazetach. Ja mam aferę hazardową Chlebowskiego na głowie, Drzewieckiego na głowie, a pani... Jeszcze chciałby pan, pani, chciałby pan, żeby miał Napieralskiego. A pani mi tu czystą polityką wyjeżdża. Tu aferę trzeba wyjaśnić. Dziękuję.